9 października 2017 gościem Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej był pisarz i naukowiec, doktor informatyki i chemii, autor takich książek jak Samotność w sieci, Zespoły napięć czy Los powtórzony, Janusz Leon Wiśniewski. Większość jego książek trafiła na listy bestsellerów i jest ojcem dwóch córek. Obecnie mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem. Do Dąbrowy Górniczej ma szczególny stosunek. To właśnie u nas prapremierę miała jego najnowsza książka Wszystkie moje kobiety. Spotkanie z autorem było możliwe dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego. Zapraszamy na pełną relację z tego wydarzenia. Na początku rano odpowiedziałbym przed wypiciem kawy, że jestem naukowcem. Później po wypiciu kawy przypomniałbym sobie, że też piszę książki. Autorem książek. Unikam tego słowa pisarz, bo mimo tego, że już tyle lat się tym zajmuję, ciągle nie czuję się tym pisarzem. To znaczy nie mam żadnego wykształcenia humanistycznego. Nigdy nie pracowałem ze słowem, nigdy nie zajmowałem się pisaniem tekstów, nigdy nie pisałem artykułów opracowych, co jest specyficznym sposobem pisania, bardzo oszczędnym, skondensowanym, pozbawionym emocji. W pracach naukowych emocji autora być nie powinno. Jeśli są emocje autora w jakiejś pracy naukowej, to ta praca jest bardzo zła. Autor ma relacjonować świat, nie go komentować, tylko relacjonować. W związku z tym nie czuję się pisarzem, ale autorem książek się czuję i mam te dwa życia od siebie oddzielone. Jak w jednym jest mi nudno, to wjeżdżam na drugi tor i się zajmuję pisaniem, a jeśli mi w tym nudno jest, to wjeżdżam na pierwszy tor i zajmuję się nauką. A często, jak Państwo wiecie, ci, którzy czytali moje książki, ciągle wtrącam tą naukę do moich książek. Wreszcie chyba nie ma książki, w której nie byłoby jakiegoś naukowca. Wszędzie ich wtrącam. Wynika to, proszę Państwa, z wygody. Dlatego, że ja znam świat naukowców, zresztą bardzo taki arystokratyczny, pałacowy świat naukowców. Niech Państwo zwróci uwagę, panowie doktorowie, doktorowie habilitowani, profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, magistrowie. To jest taki bardzo arystokratyczny świat, w którym się jest dużo kuluarowych, pałacowych zamachów i można o tym świecie pisać. Ja ten świat znam, w związku z tym o tym piszę. Mógłbym napisać książkę w świecie analityków giełdowych, ale po co? Bo musiałbym się najpierw tego świata nauczyć, przeczytać o nim, rozmawiać z ludźmi z tego świata, dlatego też wprowadzam naukę. Staram się tą naukę tak wprowadzić, żeby to była nauka zrozumiała, popularna, żeby bardzo trudne rzeczy wyjaśnić w bardzo prosty sposób, co nie jest wcale takie łatwe, więc w pierwszej kolejności zawsze mówię, że jestem naukowcem, a dopiero później jestem pisarzem. Zresztą na mojej Katarzynce w Toruniu, bo to jest taka aleja gwiazd w Toruniu, jak w Hollywoodzie. I zamiast gwiazd dają Toruńczykom, którzy się przyczynili do popularyzacji miasta, piernika, Katarzynkę, wklejają w kawałek chodnika. I tam mi dali taką Katarzynkę, gdzie napisali Janusz Leon Wiśniewski, pisarz. I zadzwoniłem do pana prezydenta miasta, żeby zmieniono to i zmieniono. Faktycznie to zajęło im to rok, ale napisano Janusz Leon Wiśniewski, pisarz i naukowiec. Nie w odwrotnej kolejności. Nie chciałem trzeci raz go prosić, żeby zmieniał, ale w takiej kolejności to zostało zrobione. Ale faktycznie 3/4 czasu mojego życia spędzam dość samotnie przed komputerem od rana do 20, 19, 21, pisząc te swoje programy komputerowe, a później dopiero wracam do domu i po jakieś tam ceremoniale, przygotowanie się, pisze książki. Czyli my, drodzy Państwo, zostaniemy przy Januszu Leonie Wiśniewskim jako autorze książek, odejdziemy od tego naukowca. Proszę mi powiedzieć, Pana książki są tłumaczone na wiele języków na całym świecie, natomiast nie na niemiecki. Pomimo tego, że mieszka Pan od wielu lat w Niemczech, dlaczego nie na niemiecki? Faktycznie ma Pani rację. Moje książki są przetłumaczone 19 języków, czego najczęściej tłumaczona była ta... Nie uda się uniknąć wymienienia tytułu tej książki, Samotność w sieci, bo która jest jak tatuaż na moim czole, który próbuje zeskrobać sobie każdą kolejną książkę. On ciągle wychodzi i pewnie będzie wychodził do końca życia. Z Samotności w sieci jest najwięcej tłumaczeń, natomiast drugą książką, która jest przetłumaczona na 12 języków, jest Bikini, którą bardzo lubię, którą bardzo cenię, która zajęła mi dużo emocji, dużo myśli, dużo pracy, żeby ją napisać.
One są tłumaczone w najróżniejsze języki, od włoskiego przez holenderski, po wietnamski i chiński. Natomiast nie ma faktycznie książki po niemiecku. Wynika to głównie z tego, że ja nie chciałem, aby tak było. Ja przez długi czas, moi koledzy w instytucie we Frankfurcie nad Menem mnie w ogóle nie wiedzieli, że ja piszę książki. Nawet już wówczas, kiedy Samotność sieci była absolutnym kultowym bestsellerem, powstał film i był wyświetlany film w 2006 roku w Polsce, to oni jeszcze nie wiedzieli, że ja po wieczorach piszę książki. Tam różne ludzie robią rzeczy. Niektórzy w Himalajach rowerami jeżdżą, niektórzy skaczą ze spadochronem z samolotu, a ja sobie pisałem po prostu książki, nikogo to nie interesowało. Ja chciałem te dwa światy, naukowy i literacki, od siebie oddzielić, abym nie był postrzegany w tym instytucie jako autor bestsellerów, żebym nie miał jakiejś specjalnej pozycji z tego powodu. I dlatego też pomyślałem, że najwygodniej i najprościej będzie, jeśli po prostu świat się o tym nie dowie. Jeśli nie będzie książek moich na półkach w Niemczech, to świat się o tym nie dowie, co jest bzdurą. Dlatego, że w tym zinternetyzowanym świecie, zresztą jest bardzo fajna historia, którą Państwu opowiem bardzo krótko, o tym, że ja piszę książki, dowiedziano się po 8 latach i to zupełnym przypadkiem. Mój szef, Niemiec, pojechał do Sankt Petersburga, gdzie my współpracujemy z firmą informatyczną i przechodził jedną z najpiękniejszych ulic w ogóle w Europie. Nazywa się Newski Prospekt, w najpiękniejszym mieście w Europie, moim zdaniem, w Sankt Petersburgu. I tam się znajduje piękna księgarnia w domu Zingera, tego pana, który maszynę do szycia kiedyś robił. Polecam Państwu wpaść do tej księgarni, bo to jest przeżycie tam być. I przychodzi sobie mój szef tą ulicą i nagle patrzy, że ja tam wiszę. To znaczy wisi plakat z moją fotografią. Wrócił, nie zrozumiał oczywiście tego, dlaczego jego pracownik, którego widział 3 dni temu, który tam pisał te programy, wisi gdzieś w Sankt Petersburgu, on nie czyta cyrylicy. On wrócił do Frankfurtu, pozamknął się ze mną w biurze, mówi: Janusz, dlaczego ty tam wisisz? Ja mówię, że ja za tydzień będę w tej księgarni miał spotkanie z czytelnikami. I się pyta, dlaczego? No bo ja piszę książki. On mówi po rosyjsku, ja mówię nie, po polsku. I potem są one tłumaczone. I to wyszło, wtedy to się wydało. Teraz to jest przyjęte, no, że jeden skacze, drugi pisze. Przyjęte jest to. Oczywiście jestem teraz wygooglowany, wszyscy wiedzą, że piszę. Jest tam szafka z książkami, tak zwany book sharing my mamy w tym instytucie, więc moje książki też tam stoją w najróżniejszych językach. Ci ludzie z Rosji przyjeżdżają z walizkami książek dla swoich narzeczonych, Natasz i Natalii, żebym je podpisywał dla nich, żeby oni mogli wziąć. I są nawet trochę dumni. No u nas robił to pisatel polski, Janusz Leon Wiśniewski. I to jest dla nich fajna sprawa. I taki jest powód, dlaczego w Niemczech nie ma. Teraz ja już niedługo będę kończył pracę w Niemczech, chcę wrócić do Polski. Oczywiście to wszystko zniknie i będę się starał, żeby przynajmniej bikini było wydane po niemiecku. Porozmawiamy teraz o tak zwanym procesie twórczym. Każdy autor ma coś takiego, że jeden woli pisać w ciszy, zamknąć się w czterech ścianach na kilka miesięcy i tego to powstaje książka. Natomiast są osoby, które na przykład jadą w pociągu jak autorka Harry'ego Pottera, wzięła sobie serwetkę i tak oto powstała postać właśnie sławnego czarodzieja. Jak to przebiega u pana? Czy pan musi mieć ciszę? Czy pisze się na przykład panu dobrze przy jakiejś muzyce? Czy jakie warunki generalnie muszą panować, żeby się dobrze pisało? Ja muszę mieć wino. To jest w pierwszej kolejności. Ciszę nie potrzebuję, wręcz przeciwnie, praktycznie wszystkie moje książki powstały przy jakiejś muzyce. Wszyscy, co czytali, wiedzą, że w tych książkach jest mnóstwo muzyki. Ja do niej nawiązuję, a książka napisana z Iradą Wownienko, Miłość oraz inne dysonanse, jest to książka o krytyku muzycznym. Żeby zrozumieć świat krytyka muzycznego, wiedzieć, napisać rozsądnie o tym, musiałem strasznie dużo muzyki wysłuchać. Był taki okres, kiedy pisałem tą książkę, że całe moje biuro we Frankfurcie było zarzucone płytami z muzyką klasyczną, przywożoną z różnych krajów i z Rosji, i ze Szwajcarii, i z Francji. I także muzyka jest obecna przy moim pisaniu. Zawsze w tle, nie w słuchawkach, musi przychodzić z zewnątrz. Słucham najróżniejszej muzyki, przeważnie smutnej. Dlatego, że ja mam taki też, do tego ceremoniału pisania należy wprowadzanie się w stan takiej melancholii. Ja nie potrafię pisać książek w stanie jakiegoś radości, szczęścia, takiego jakiegoś entuzjazmu. Muszę być smutny trochę, muszę być minimum melancholijny.
żeby te książki zacząć pisać. Dlatego te wszystkie moje książki są takie smutne, jak Państwo zauważyli. Tam jest, jak jest 300 stron, to na pewno będzie 301 tragedii, które ja opiszę w tych książkach. I to też wprowadzam się w ten stan w jakiś sposób. Najczęściej muzyką. Jest określone gatunki muzyki, które wprowadzają taki smutek. Na przykład Mozart nie jest dobry na smutek. Ale Schumann i Bach i Beethoven jest z kolei bardzo dobry na smutek. Z poezji bardzo dobra na smutek jest Poświatowska. Znaczy parę wierszy Poświatowskich przeczytać, żeby się czuć smutnym. A z rosyjskiej poezji najlepszy na smutek to jest w ogóle Jesienin, który pisał tak smutną poezję, że wyciska łzy z oczu. A ponieważ ja czytam po rosyjsku, więc nie przeszkadza mi żadne złe tłumaczenie w tym wypadku. Ale słucham nie tylko muzyki poważnej, słucham nawet na muzyki, dużo smutnej muzyki jest współczesnej, popowej. Bardzo lubię słuchać Leonarda Cohena. W ogóle jego płyty powinni z przytwami sprzedawać, bo człowiek wysłucha tą płytę, chce się zaraz pociąć, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Wprowadzam się, więc to też należy do pewnego ceremoniału pisania. Piszę głównie nocą albo wieczorami. Rano mogę pisać programy komputerowe, natomiast nie, chyba że jestem zmuszony, bo mam jakieś terminy albo jakiś felieton do pani muszę napisać, który odkładam zawsze na ostatnią minutę, jak wszyscy, żeby napisać, bo ja te felietony przecież co miesiąc muszę dostarczyć do tego miesięcznika, to wtedy piszę również w dzień, piszę w samolotach, piszę w pociągach, piszę wszędzie, głównie w weekendy i wieczorami, nocami, ale piszę wieczorami, jestem takim nocnym Markiem. A tu wspomniał Pan ciekawą kwestię właśnie deadline'ów. Czy pisarz sobie może zaplanować, że dzisiaj siadam i piszę? Czy jest to nie jest praca etatowa, że siadamy od 8 do 16 piszemy, to nie jest praca w korporacji, tylko to jest coś zupełnie innego. Czy tak naprawdę może pisarz sobie zaplanować, że dzisiaj siadam i piszę? Nie, tak to nie robię, chociaż znam pisarzy, którzy tak robią. Niech Państwo sobie pomyślą, bo ja sobie tak myślałem, czasami w Sylwestra sobie tak myślę. Gdybym ja pisał każdego dnia tylko dwie strony, to 365 razy 2 to miał ogromne tomiszcze ponad 700 stron, 770 stron prawie miałbym. Jeszcze nigdy mi się tak nie udało zrealizować tego planu sylwestrowego, że codziennie będę pisał przecież tylko dwie strony. Tak nie jest, ja tak nie pracuję. Są momenty, kiedy w instytucie mam takie projekty i takie deadline'y projektowe z mojej informatyki, z mojej chemii, że muszę odłożyć. Nie mam pustego mózgu, żeby się tym zająć. Jestem tak zajęty szukaniem moich błędów w programie czy z realizacją projektu, że nie myślę o literaturze. To zależy od pewnej sytuacji. Jeśli z kolei mogę oczyścić ten mózg, wyresetować go wracając do domu, to wtedy piszę. Nie mam jakiegoś takiego pensum stron, które muszę napisać, ale są autorzy, którzy tak pracują. Znam doskonale Marka Krajewskiego, to Państwo wiecie, od tego od Breslau i całej tej serii. On wstaje o 6 rano i do 11 czy do 12 pisze i dopiero wtedy i kończy, już więcej nic nie pisze i regularnie, w dyscyplinowany sposób, jak gdyby do pracy przychodził i to robi. Pewnie każdy ma jakiś swój ceremoniał. Ja takiego ceremoniału nie mam. Wynika to głównie z tego, że trudno mi przewidzieć pewne, ale z drugiej strony, gdyby pani zapytała moich wydawnictw, czy ja dotrzymuję terminu, to oni musieliby pani odpowiedzieć, że dotrzymuję terminu, dlatego że dostarczam manuskrypty zgodnie z tym, co im obiecałem, znaczy głównie z datą. Nie mam żadnych opóźnień i być może nawet szybciej dostarczam niż ci, co regularnie siedzą w domu i piszą te książki w sposób regularny. Wydawnictwa mają trochę ze mną gorzej, dlatego że ja nie żyję z pisania. To jest bardzo fajny przywilej. Ja nie muszę sprzedać książek, żeby zapłacić za czynsz. Albo kupić sobie bagietki, albo wino. Ja po prostu tego nie muszę, dlatego że jestem godziwie opłacany przez zapisanie, ale czegoś innego, co daje mi taki duży margines swobody. Również przy wyborze wydawnictw. Jak Państwo patrzą na moje książki, pewnie nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale niektórzy być może zwracają uwagę, jakie wydawnictwo moje wydaje jaką książkę, to gdyby tak na mnie spojrzeć, to jestem wydawniczą prostytutką. Tak naprawdę. Dlatego, że mam dane książki w Pruszyńskim znaku i wydawnictwie literackim i wielkiej literze i w naszej księgarni, w najróżniejszych wydawnictwach. Ja nie wiążę się z żadnym jednym wydawnictwem.
Dlatego, że uważam, że pewien żanr, pewien typ literatury powinien być wydany w tym wydawnictwie, a ten powinien być wydany w tym wydawnictwie, co daje mi dużą swobodę, dlatego że mogę wybrać sobie wydawnictwo, jeśli decyduję się na wydanie nowego tytułu. To samo stało się w Rosji. W Rosji też nie mam jednego wydawnictwa, tylko mam dwa wydawnictwa, Azbuka w Sankt Petersburgu i AST, drugie największe rosyjskie. Azbuka jest trzecim i też nie wydaje w jednym wydawnictwie. Proszę mi powiedzieć, bo przygotowując się do rozmowy natknęłam się w kilku miejscach na taką informację, która mnie samą dość zaskoczyła, że pańską twórczość porównuje się do twórczości Paulo Coelho. Proszę powiedzieć, jakby pan to skomentował, bo wydaje mi się, że obraz tego pisarza akurat, jeżeli chodzi o środowisko głównie internetowe, tak bym rzekła, jest dość krzywdzący dla samego autora. To porównanie wyszło już zupełnie na początku, dlatego że eksplozja popularności Coelho w Polsce była, kiedy ja wydałem Samotność w sieci w 2001 roku. Zresztą jedyną książkę jego przeczytałem, ta pierwsza, jak ona się... Alchemika. Jedyną książkę. I wtedy myśmy się pojawili razem jak gdyby na rynku wydawniczym. Był taki... Ja nie zgadzam się z tym porównaniem, dlatego że Coelho, którego znam osobiście, z którym wypiłem butelkę wina razem, powiem państwu w jakich okolicznościach, nie zgadzam się z tym, bo Coelho stał się takim kaznodzieją. Teraz on jest... W każdym zdaniu praktycznie jakieś rady nam daje. Ja tego właśnie najbardziej już w swoich książkach unikam. Nawet bohaterów łajdaków czarnych, czarne charaktery staram się przedstawić zawsze z tej dobrej strony, jak jest na przykład z tym SS-manem Zeissem, który występuje w bikini, którego czytelnik zaczyna nienawidzić, a ja potem go nagle wybielam w którymś momencie. Takie porównanie uważam, że jest nieadekwatne. Nie można porównać na naszej prozy. Zresztą rozmawialiśmy o tym, bo Paulo Coelho często przyjeżdża do Frankfurtu nad Menem. Przyjeżdża to nie do mnie, tylko na targi książki, które się odbywają rokrocznie. I przyjechał kilka lat temu z okazji wydania, i tu jest suma, 100-milionowej książki na świecie. 100 milionów egzemplarzy jego książek sprzedano na świecie. I przyjechał to celebrować we Frankfurcie nad Menem podczas targów. Zapraszały go wszystkie wydawnictwa, które go z różnych krajów wydają. I między innymi tak się złożyło, że wydawnictwo AST, które wydaje moje książki w Rosji też, wydaje również Coelho. W związku z tym spędzili nas do pięknej restauracji i posadzili nas koło siebie i mogłem z nim sobie porozmawiać. Bardzo miły, sympatyczny, trochę zagubiony człowiek, ale filozofujący. To znaczy nie tylko w książkach filozofuje, ale również w rozmowie takiej, powiedzmy, towarzyskiej jest taki filozofujący. To porównanie wydaje mi się nietrafne. Pana twórczość generalnie jest klasyfikowana jako literatura dla kobiet, dlatego bardzo się też cieszę, że widzę kilku mężczyzn na widowni, to zawsze takie krzepiące. Proszę mi powiedzieć, czy dla pana jest to w pewien sposób jakoś krzywdzące, czy dla pana robi generalnie różnicę to, kto jest odbiorcą pana książek? Czy jak pan pisze, pan myśli, że będzie czytała to kobieta, czy będzie czytał to mężczyzna, czy to nie ma zupełnie znaczenia? Kiedy ja piszę, i to jest, nie powinienem tego państwu mówić, bo to jest przeciwko mnie, ale kiedy ja piszę, to myślę głównie o tym, że ja to będę czytał. To mnie najbardziej interesuje. Ja nie widzę żadnego konkretnego czytelnika, tylko siebie. Ja chcę napisać taką książkę, którą gdybym ja przeczytał, chciałbym ją czytać. Dopiero później, kiedy ta książka już wychodzi z moich rąk, to jest moment bardzo ambiwalentny, to oddanie wydawcy manuskryptu. Bo z jednej strony jest rodzaj pewnej ulgi, ale z drugiej strony jest rodzaj takiego smutku, że teraz to wszystko, te losy bohaterów, te wątki, te moje przeżycia z tą książką związane już się zakończą. Jest taki rodzaj pogrzebu. Ja to wysyłam do wydawnictwa, oni będą teraz nad tym pracować, redagować i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki smutny moment. Natomiast jeśli chodzi o literaturę kobiecą, w żadnym wypadku nie jest to obraźliwe.
Dlatego, że uważam, że kobiety to jest, ale to jest zupełnie inna, na inne spotkanie temat. Ja mogę pani udowodnić, że kobiety są lepszą częścią ludzkości. Po pierwsze, panie z bibliotek, jeśli mają statystykę, to doskonale wiedzą, że 84% pożyczonych książek to od kobiety wypożyczają. A wydawcy z wydawni, z którymi ja współpracuję, doskonale też wiedzą, że 73% osób kupujących książki to kobiety. I dlatego też określenie książki w mediach, literatura kobieca jest zabiegiem bardzo często komercyjnym, bo kobiety sięgną po tą książkę. Ja tak nie uważam, że ja piszę literaturę kobiecą. Chociaż ten przymiotnik, literatura kobieca jest przyklejany do każdej książki, która zajmuje się emocjami. A już nie daj Boże, się ludzie w tych książkach kochają. I związane jest to z tą emocją najpiękniejszą, z tą miłością. To wtedy natychmiast, że jest to wzruszające, a jak już jest coś wzruszającego, to już faceci tego nie chcą czytać, w związku z tym trzeba to skierować w kierunku literatury kobiecej. Co ciekawe, w Niemczech nie ma takiego podziału. Jest tam podział na literaturę popularną, na literaturę popularno-naukową, fachliteraturę, czy... Natomiast nie ma podziału na kobiecą, a męską literaturę. U nas w Polsce, w Rosji też zresztą tego nie ma, podziału tego takiego płciowego. Natomiast u nas w Polsce coś takiego się przyjęło. Nie uważam, że ja piszę dla kobiet, chociaż ze statystyk, z moich spotkań we wszystkich krajach, w których bywam na takich spotkaniach, około 85 do 90% osób, które przychodzą na spotkania, są to kobiety. W Rosji może trochę mniej. W Rosji trochę przychodzi więcej mężczyzn. Nie wiem, czy ciągnięte są przez te kobiety, żeby przyszły z nimi, czy nie, ale w każdym razie opowiadają mi, że z własnej woli tam przyszli. Więc być może z tego to wynika. Książki, które dotyczą emocji, relacji międzyludzkich, bardzo często są odbierane jako literatura kobieca, jako coś, czym zajmują się głównie kobiety, o czym rozmawiają kobiety. I może dlatego taka jest etykieta. Ja się ani przed tym nie bronię, bo uważam, że to jest, jeśli kobiety więcej czytają, to mają bardziej wyrafinowany gust i to jest rodzaj pewnego komplementu. Pozostając przy tych emocjach, dość płynnie uda nam się przejść do kolejnego pytania, gdyż no, porusza Pan wszystkie jakby sfery, jeżeli chodzi o emocjonalność. Od tych takich najbardziej wzniosłych, jeżeli chodzi o miłość, o przyjaźń, ale też po takie jak śmierć, takie smutne, mówiąc prosto. Czy jest coś, czego nie chciałby Pan poruszyć w swoich książkach? Jakichś takich emocji, których Pan unika lub nie chciałby po prostu gdzieś przemycić? To nie chciałbym poruszyć moich książkach. To jest jakaś granica. Nie, ja bardzo uważnie, jak Państwo, i przyznają mi Państwo rację, że być może mi się dotychczas udało, nie mieszam w mojej książki polityki. Zauważyliście Państwo, że ja się nie opowiadam po żadnej ze stron. Ja pamiętam, to ma swoje uzasadnienie. Ja polityką się nie zajmuję, unikam polityki, chociaż trudno teraz jest uniknąć polityki, bo nawet wpis na Facebooku jest często dla jednych, dla mnie nie, jest apolityczny, dla innych jest bardzo polityczny. Kiedy miałem 10 lat, mój tato, który jest notabene więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie, który przeżył ten Stutthof, jak miałem 10 lat i nie chciałem się uczyć w szkole, to tato pewnego dnia mi powiedział: słuchaj synuś, jak się nie będziesz uczył, to zostaniesz politykiem. I to mnie tak przestraszyło, ja nie wiedziałem, miałem 10 lat, czym grozi bycie politykiem, ale jeśli mój ojciec, taki mądry człowiek mi to mówi, to znaczy, że to musi być bardzo coś złego. W związku z tym stąd te dwa magisteria, doktorat i habilitacja, żeby broń Boże w szpony świata polityki nie wpaść. Oczywiście nie uda się tego uniknąć. No trudno nie powiedzieć, że książka Bikini nie jest polityczna, ale to są tryby historii. No bo tam jest Druga wojna światowa, ja pokazuję dobrych Niemców w tej książce, takich, co jest w ogóle zabiegiem, takim dość konstruktem, dość niebezpiecznym w Polsce, pokazać dobrych Niemców w czasie II wojny światowej. No to jest, ale ponieważ ja mieszkam w Niemczech, więc mi uwierzą, bo gdyby Niemiec o dobrych Niemcach napisał, to by mu nie uwierzyli, ale ponieważ ja mam ojciec w obozie, ja mieszkam w Niemczech, więc mam prawo napisać o dobrych Niemcach, bo było paru dobrych Niemców. Moje córki chodziły do szkoły imieniem brata i siostry Scholl, którzy podarowali swoje życie walcząc z Hitlerem w organizacji Biała Róża, o której być może Państwo słyszeli. Więc tego tematu bym
tego tematu nie chcę poruszać, dlatego też, a tak to wszystkie tematy poruszam. Jak pani spojrzy na te moje wszystkie książki, jej epistolografia z Domagalik, przecież to jest wymiana listów, typowa powieść epistolograficzna, która była popularna na początku XX wieku, bardzo popularna w XIX wieku. Tyle, że wysyłaliśmy sobie te listy nie posłańcem i nie, listonosz się nie przynosił, tylko internetem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Są tam i eseje popularno-naukowe, na przykład książka Czy mężczyźni są światu potrzebni, którą Zbyszek Izdebski poleca jako lekturę uzupełniającą dla swoich studentów seksuologii, co mnie bardzo cieszy. Są i wywiady rzeki, jak z Dorotą Wellman, Arytmię uczuć 7 lat później. Jest i bajka dla dzieci naukowa, którą napisałem. Także w zasadzie nie jestem przywiązany do żadnego. Wszystkie tematy jestem w stanie poruszyć, komentować. Bardzo lubię, proszę Państwa, takie spotkania, kiedy mam dwa pytania i autor odpowiada na to pierwsze i wie, jakie jest zadane drugie. Bo właśnie miałam pytać o formy, że pan Janusz pisze nie tylko powieści, ale i zbiory felietonów i wywiady rzeki, ale właśnie i też tą bajkę, czyli jedną z najnowszych książek. Może coś więcej, bo widziałam po kilku z Państwa, kiedy Państwo podeszli i zobaczyli książki, że jak to bajka. Tak, niektórzy mogą nie wiedzieć, że oprócz bajek dla dorosłych, które piszę, napisałem jedną prawdziwą bajkę dla dzieci. Ona się nazywa Marcelinka rusza w kosmos i ma w podtytule bajka trochę naukowa. Historia jest dość prosta, wydawnictwo Nasza Księgarnia zwróciło się dawno temu do mnie. Przyjechali na targi do książki do Frankfurtu, koniecznie chcieli ze mną rozmawiać, ja nie wiedziałem o czym, bo ja nie mam z bajkami nic wspólnego, ale oni koniecznie namawiali mnie, żebym napisał bajkę. To wynikało z mojej popularności na zasadzie, jak autor popularnych książek dla dorosłych napisze bajkę, to ona też będzie popularna. Wydawnictwom głównie chodzi o kasę, żebyście Państwo mieli świadomość tego. To nie jest jakaś praca judymowa, gdzie oni chcą nam kulturę tu wprowadzać. Bardzo dobrze, że niektóre wydawnictwa ze swoich zysków publikują poezję i bardzo niszową literaturę, ale generalnie wydawnictwom chodzi o kasę. Ja się bardzo broniłem przed tym, dlatego że napisanie bajki jest zadaniem bardzo trudnym. Dziecko jest niesamowicie bezpośrednim i binarnym recenzentem. Przy czytaniu bajki, jak zaśnie, to nie ma gorszej recenzji, jaka mogłaby być. Albo jak będzie podniecone, to jest chyba najlepsza recenzja, że chce dalej słuchać tej bajki. I oni mnie namawiali, ja się broniłem, ale w końcu powiedziałem dobrze, ale pod warunkiem, że to będzie bajka naukowa. Bo ja się na tym znam. I postanowiłem dzieciom wyjaśnić wszechświat. Jak to się zaczęło, co to był ten wielki wybuch, co to była ta wielka osobliwość, czy potrzebny był pan jakiś duszek przy tworzeniu tego świata, co to są czarne dziury, co to są brązowe karły, co są białe karły, jak to jest daleko do końca wszechświata, czy wszechświat ma koniec, a dlaczego prędkość świata jest ograniczona, co by było, gdyby nie była ograniczona. Zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym? Co by było, gdyby prędkość świata, która nam się wydaje tak niesamowicie wielka, była nieograniczona? To byłaby tragedia. Ale o tym opowiadam również dzieciakom na poziomie dziecka. To mnie wciągnęło, zafascynowało. To było w pewnym okresie przez rok moją obsesją. Zaczepiałem wszystkie dzieci w wieku 10 lat i pytałem się, co by chciały mnie zapytać o kosmosie. Żeby wejść na ich poziom sposobu myślenia, żeby nie wymądrzyć się tym, żeby, bo trudno jest opowiedzieć ekspansję wszechświata, wielki wybuch i tak dalej, bez użycia równań matematycznych. Tam jest jedno tylko równanie. E równa się mc kwadrat. I to tylko dlatego, że pan Foton ma paszport z taką nazwą, bo ona wędruje, moja bohaterka, mała dziewczynka Marcelinka, i duszek wędrują na plecach pana Fotona i do końca wszechświata docierają. I ten Foton ma paszport, na który jest napisane, że nazywa EM równa się MC kwadrat. To jest geneza tej bajki. Bardzo duża frajda przy pisaniu, dużo lęku przy wydaniu tej bajki. Ale bajka była tutaj przyjęta bardzo dobrze. Dwa fragmenty tej bajki są w podręcznikach dla dzieci klasy trzeciej, z czego jestem bardzo dumny, bo pod strzechy trafiłem. W pewnym sensie, w podręczniku jestem z powodu tej bajki, co mnie bardzo cieszy. To zostało wznowione przez młode wydawnictwo Tadam, któremu jestem bardzo wdzięczny, które po długiej przerwie nieobecności tej bajki wydało je z pięknymi ilustracjami, z nową redakcją. Dlatego opowiadam o tej barce. Bardzo ją lubię. Planuję napisać drugą część.
Główną bohaterką jest mała dziewczynka Marcelinka, która jest myślą w głowie mamy. Minęło parę lat i teraz Marcelinka będzie miała swoją siostrę, która się będzie nazywała Cecylka. I ta Cecylka będzie tak samo wyszczekana i tak samo arogancka i tak samo ciekawska świata, jak ta jej siostra Marcelinka. I pewnego dnia zauważy, że siostra i ona w ogóle nie mają koloru oczu mama ani taty. I to ją bardzo zadziwi. Dlaczego mają na przykład, ona ma kolor oczu sąsiada, a nie mamy i taty. I będzie to tylko pretekst do tego, żeby napisać bajkę dla dzieci na tym samym poziomie, co w wszechświecie, tylko o genetyce. Wszyscy wiedzą, co to jest to DNA, geny i tak dalej. Tak naprawdę do końca nikt nie rozumie, jak się tłumaczy, jak się koduje z trzech zasad DNA jakieś białko, a z tego białka powstaje kolor oczu. Ja bym chciał to na poziomie dziecka opowiedzieć w tej drugiej części, która będzie się nazywała Genomek, a bohaterką będzie siostrzyczka tej Marcelinki, która była w kosmosie. Taki jest mój plan. Wspaniale. Może płynnie przejdziemy sobie do drugiej najnowszej pozycji, która jest tutaj nie na biurku na sztaludze, ale też wiele z Państwa ma już ją w rękach, bo proszę Państwa, to jest prapremiera. Jeszcze nikt w Polsce, jeżeli dobrze mówię, nie miało jeszcze tej książki w swoich dłoniach. Panie Januszu, jak to się okazało, jak to się stało, że wszystkie moje kobiety są obecnie tutaj w Dąbrowskiej Bibliotece i dlaczego na książce jest data listopadowa, kiedy jesteśmy w październiku? Proszę Państwa, w zasadzie to jest moja najnowsza książka, której jeszcze nie ma, którą ja zawsze przytulam, bo ta ostatnia książka jest jak małe dziecko, które dopiero się urodziło i trzeba mu podarować więcej czasu niż wszystkim innym dzieciom. Bracia i siostry muszą się uzbroić trochę w cierpliwości, że teraz będę tulił najpierw to małe i będę nim się zajmował. Ta książka wyjdzie 26, premierę oficjalną będzie miała 26 października w Krakowie, podczas targów książki w Krakowie. Ona zobaczy swój świat, natomiast jak tu piszą na tym wydaniu przed ostateczną korektą, wydobyłem dla Państwa te egzemplarze, wiedząc, że tu przyjadę, żeby ona miała tu swoją premierę, ponieważ i mam tą książkę tutaj. Ona może będzie kiedyś historyczna, bo jest jeszcze tekst przed ostateczną korektą, ale wygląda dokładnie, jak będzie wyglądała tamta książka. Może trochę lepszej jakości będzie wtedy papier. I jest to moja nowa książka. 8 listopada będzie we wszystkich Empikach. Na targach książki będzie 26 października. To jest około 1,5 roku pracy. Ponad 500 stron ma ta książka. I to wszystko jest o kobietach. Oczywiście, że nie wszystko jest tylko o kobietach. Historia jest dość prosta. Mój kolega, przyjaciel, który pracuje w Berlinie, jechał na kongres do Amsterdamu, notabene, gdzie mieszka moja córka młodsza. I wysiadł na stacji przed Amsterdamem, aby zapalić papierosa, bo palił papierosy, podobnie jak ja. Wiedzą Państwo, teraz nie wolno palić papierosów, to ci, co palą, czekają na stację i te trzy sztachy wezmą i znowu wsiadają do tej kolei. I on wysiadł na stacji przed Amsterdamem i zaciągnął się dwa razy papierosem i przy trzecim razie pękło mu naczynie krwionośne w mózgu. I wpadł w śpiączkę. Sanitariusz, który był tam przywołany, był na tyle rozsądny, że przywołał helikopter i został helikopterem odwieziony do kliniki w Amsterdamie, gdzie spędził 6 miesięcy w śpiączce. To jest prawdziwa historia. A później się zaczyna coś, co jest dorobione do tej historii, stworzone przeze mnie. I kiedy on w tej śpiączce 6 miesięcy leży w tej klinice, powodowało to, że musiałem się bardzo dużo o śpiączkach nauczyć, o rehabilitacji ludzi w śpiączkach. Pojechałem do tej kliniki, do Amsterdamu, byłem w tej klinice, żeby to zobaczyć, żeby widzieć te korytarze, oświetlenie, bo to jest strasznie ważne. Kiedy on tam leży w tej śpiączce, do tego szpitala pielgrzymują kobiety. Jego życia. Różne. Większość tych, które porzucił, zdradził, nie był wobec nich lojalny, które traktował przelotnie, a które go bardzo, bardzo kochały, które skrzywdził, których miłości nie dostrzegł, a nie przyjeżdża, na przykład jego była żona, którą uwielbiał. I to jest takie, kiedy się budzi z tej śpiączki,
opiekująca się nią, przepiękna postać w tej książce, tak jak stara Siekierkowa w Losie powtórzonym, tak tutaj taką rolę gra siostra Laurencja w tym szpitalu, pielęgniarka z Wydźwielonego Przylądka, i ona mu opowiada, kto to do niego tu przychodził, jakie to kobiety i co one robiły, kiedy on spał, jak z nim rozmawiały, jak sobie odpowiadały na pytania, które mu zadawały, jak gdyby to on odpowiadał. I zaczyna analizować, dokonuje retrospekcji swojego życia w tym kontekście. Tych kobiet, które pojawiały się w życiu dojrzałego mężczyzny i których nie dostrzegał. I o tym jest ta książka. I ma podtytuł Przebudzenie, chociaż tych przebudzeń jest niejedno. On się przebudził w sensie tym fizycznym, że został wybudzony z tej śpiączki. Natomiast on ma przebudzenia wewnętrzne, zaczyna się zmieniać, zaczyna być pokutny, zaczyna czuć żal do siebie, zaczyna dokonywać pewnych obietnic w tym szpitalu. Ludzie skonfrontowani z takimi ekstremalnymi sytuacjami. On miał w czasie tej śpiączki dwa epizody śmierci klinicznej, więc naprawdę otarł się o śmierć. Nagle to życie wydaje się takie kruche i ulotne i ten żal i to, że kogoś się bardzo skrzywdziło, nie zdając sobie z tego sprawy. Dopiero te wizyty tych kobiet w tym szpitalu powodują, że on spogląda na swoje życie najróżniejsze, osobiste, erotyczne i inne. Sporo erotyki jest w tej książce. Ze względu na fakt, że te kobiety, że on kojarzył miłość również z dotykaniem, z dotykiem, z pocałunkiem, jest porównanie tego, jest rodzaj takiego dekalogu grzechów mężczyzny dojrzałego, tak bym to powiedział. Chociaż wcale kobiet nie jest 10, czyli nie dekalog, ale jest kilka tych kobiet, które są tutaj omawiane. I o tym jest ta książka. Jestem strasznie ciekawy, jak zostanie przyjęta tutaj przez świat, przez czytelników. Czekam na premierę i się bardzo cieszę, że mogę w Dąbrowie Górniczej pokazać prawie, jak ona będzie wyglądać, i przywiozłem ją tutaj do Państwa. Także będą Państwo jednymi z pierwszych recenzentów, takich czytelników, którzy mogli wziąć tą książkę w swoje ręce i ją przeczytać. Także z tego miejsca już Państwu gratuluję. Ja też jestem wśród tych osób, tym bardziej się cieszę. Chciałabym wrócić jeszcze do tematu Facebooka i generalnie mediów społecznościowych, bo jest Pan pisarzem bardzo aktywnym na Facebooku i udostępnia Pan treści nie tylko związane z kulturą, ale też na przykład z gospodarką, z takimi rzeczami, które nie do końca mają związek jakby z Pana działalnością i naukową, i jeżeli chodzi o książki. Czy to ma coś na celu? Czy te dyskusje, które toczą się tam w komentarzach, coś Panu dają? Czy to też może jest jakiś, nie wiem, materiał na kolejną książkę? Ja nie mam na Facebooku, o czym wiedzą tutaj, bo widzę na sali osoby, które są podłączone do mnie, do Facebooka, jako przyjaciele. Mój Facebook nie ma charakteru fanpage'u. To znaczy, to jest mój profil. Prywatny profil Janusza Leona Wiśniewskiego, który oprócz tego, że jest naukowcem i pisarzem, ale jest również człowiekiem, tak jak wszyscy Państwo macie swoje prywatne profile. Ja chcę go tak zachować, żeby był taki prywatny. Dlatego też pozwalam sobie na tym Facebooku, no trochę jestem edukatorem, ci co wiedzą, praktycznie nie ma ważniejszego pisarza, jeśli ja znam jego datę urodzenia, żebym go o tym nie powiedział. Nie ma wydarzenia sportowego, politycznego, które bym nie politycznego, jakiegoś społecznego, ale i politycznego, no bo teraz to trudno odróżnić, którego bym w jakiś sposób nie skomentował. Nie ma bzdury w Polsce, której bym nie skomentował. Nie ma nonsensu, którego bym nie skomentował. Nie ma fotografii, która podniosła mi włosy na rękach, której ja bym nie chciał pokazać wszystkim, żeby innym podniosła włosy na rękach, albo że zmusiła ich do pewnej refleksji. I przeważnie raz, dwa razy dziennie coś tam opublikuję, ale to jest związane bardzo mało z moim życiem osobistym. Praktycznie unikam szerzenia prywaty tam. Chyba że wyjdzie moja nowa książka, to informuję o tym. Chyba że jadę do Dąbrowy Górniczej, to informuję o tym. Ale generalnie jest tam bardzo mało prywaty mojego życia. Nie pokazuję, że właśnie teraz usmażyłem sobie jajecznicę i idę do pracy. Albo że teraz wziąłem prysznic, jak to niektórzy robią, że i też idę do pracy. Potem
staram się to edukacyjnie troszeczkę traktować i jednocześnie uczę się z pewnych komentarzy, relacji ludzi, którzy reagują na to. Jeśli ja pokażę jakąś fajną fotografię, to wiem, że ludzie pokażą swoje, o wiele ładniejsze nieraz, o wiele ważniejsze, o wiele bardziej emocjonalne i o wiele bardziej godne zapamiętania niż moja. Taki mam, taki jest cel komunikowania się. Komunikuję się też z dużą liczbą osób w ten sposób, wymieniając pewne informacje, ucząc się od ludzi. Są ludzie, którzy pod tymi, powiedzmy, popularno-naukowymi wpisami wpisują swoje komentarze, z których ja się uczę, poprawiają je, dokładają pewne szczegóły, o których ja zapomniałem. Są bardzo wyczuleni na poprawność tego, że jak się pomylę z jednym dniem urodzin, to nie daj Boże, to zaraz mi wszystko powiedzą, że się tam pomyliłem, więc traktuję to bardziej edukacyjnie, żeby się od ludzi dużo dowiedzieć. Poza tym traktuję Facebook jako, ja się podłączam do wszystkich teatrów, do wszystkich gazet, do wszystkich filharmonii, do wszystkich instytucji kultury i w związku z tym wiem, co się dzieje, bo dostaję od nich informacje, że tu będzie takie spotkanie, tu będzie taki spektakl, tu można sobie rezerwować bilety i tak dalej, i tak dalej. To mi pozwala, będąc we Frankfurcie, nie czytając polskich gazet, czy nie przeglądając wszystkich gazet, które są w internecie, dowiedzieć się o pewnych wydarzeniach, jak gdyby podsyłanych mi, a zamiast pobierania ich, ja mam taki push, że oni mi to podpychają i ja wiem, co warto obejrzeć, co warto zobaczyć. A angażuje się pan też w działalność społeczną. To nie są może takie bardzo znane fakty, do których ja też dotarłam gdzieś tam po przeszukaniu troszeczkę internetu, że jest pan prezesem Fundacji Start z Kulturą i wiceprzewodniczącym Rady Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Proszę przybliżyć tak, czym są te podmioty tak naprawdę? Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, jeśli państwo wiecie, co to jest Centrum Kopernik, to wszystko mówię. Centrum Kopernik, to centrum popularno-naukowe, które można zwiedzać. My mamy w Toruniu bardzo podobne, trochę mniejsze, no bo jesteśmy trochę mniejszym miastem, ale mamy takie centrum Wiedzy Kopernik. Przepiękna wystawa, polecam państwu. Jak pojedziecie państwo do Torunia, proszę dołączyć to do mapy zwiedzania Torunia, bo teraz w Toruniu się zwiedza tak, pomnik Kopernika, dom Kopernika, Radio Maryja i się jedzie, polecam jeszcze teraz wpaść do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, bo to jest stary młynie. Mamy przepiękne wystawy, tak jak w Centrum Kopernik w Warszawie, tylko w mniejszej skali. No i centrum i prezydent miasta Torunia powołał radę programową, bo prezydent miasta Torunia niekoniecznie musi się znać na wystawach związanych z fizyką kwantową. W związku z tym powołał radę programową przy tym centrum i ja zostałem powołany do tej rady programowej, ponieważ jestem Toruńczykiem, trochę wiem z naukach ścisłych, w związku z tym mnie tam powołano do tej rady. To jest i stąd działam tam, oczywiście absolutnie społecznie, bo my nie dostajemy żadnego wynagrodzenia za doradzanie tego. Piękna impreza, piękna inicjatywa finansowana z Unii Europejskiej, świetnie zbudowane to centrum. Polecam państwu wpaść w Toruniu do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. A druga to jest ta fundacja Start z Kulturą. Jest to pomysł, nie mój, pomysł młodej, nawiedzonej dziewczyny z Poznania, która wpadła na pomysł, że dobrze by było finansować ludziom start. Ludziom, którzy chcą coś robić w kulturze, mają jakiś talent. Na przykład ktoś świetnie fotografuje, mieszka w domu dziecka i dobrze by mógł kupić aparat. Są dzieci, które mieszkają w sierocińcu i dobrze by było ich wysłać na sztukę teatralną do Warszawy i kupić im bilety i zapłacić za autobus, żeby oni mieli dostęp do tego. I uważam, że to jest fajny cel, żeby tym ludziom, którzy chcą wystartować, pomóc finansowo w ten sposób. Jest to pewna fundacja. Ostatnio bardzo mało aktywny jestem w tej fundacji, ale moja koleżanka, która się tym zajmuje w Poznaniu, bardziej się tym zajmuje. Mi się tak zdarzyło, że mi się powiodło w pewnych sprawach, że na przykład ta książka Samotność wydali mi i jestem w tej kulturze, co nie wszystkim się zdarzyło. W związku z tym, dlaczego nie pomagać innym? Jeśli tylko mam na to czas. Myśmy wydawali specjalne kalendarze, żeby zbierać te pieniądze.
fotografowaliśmy najróżniejszych ludzi, którzy się zgodzili dla naszej fundacji. Chyba nie ma chyba kalendarza, w którym byłby na jednej ze stron Penderecki. Penderecki się nie daje fotografować do kalendarzy, dla naszej fundacji się dało. Na innym miesiącu dała się sfotografować Anna Maria Jopek. Dał się sfotografować Zanussi. Myśmy te kalendarze zrobili całkowicie bezpłatnie, znaleźli swój czas. Na przykład Zanussi był fotografowany w Kijowie podczas targów książki, gdzie byliśmy razem, żeby sprzedawać, zbierać pieniądze i pomagać tej fundacji. I to jest moje takie działanie. Jeśli mogę, to robię to. Ostatnio coś bardzo nowego w moim życiu, po 30 latach pobytu w Niemczech, wracam do Polski w przyszłym roku. Od czerwca będę mieszkał w Polsce. Niektórzy mówią, że jestem wariatem, żeby przyjeżdżać teraz w tą stronę, a nie w drugą stronę, ale to jest zupełnie inna sprawa. Moje córki są dorosłe, dają sobie radę, w związku z tym ja mogę wrócić teraz do Polski, że tatuś jest im niepotrzebny w tym finansowym przynajmniej sensie. I znalazłem takie swoje miejsce w Gdańsku. I od przyszłego roku będę mieszkał 200 metrów od plaży w Gdańsku, w Brzeźnie. I tam w tym osiedlu, na tym osiedlu apartamentowców, jak to się tu w Polsce nazywa, znajduje się restauracja Trattoria Brezno. I wpadliśmy na pomysł z moją kobietą, aby tam w tej trattorii spotykać najróżniejszych ludzi. I nazwaliśmy to miejsce Kultura 200 metrów od morza. I to też robimy zupełnie z własnej inicjatywy i bezpłatnie. Pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj, odbyło się ono ze mną. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się przedwczoraj. O, dzień dobry. Tak, bo to już tak szybko czas leci. Kolejne spotkanie odbędzie się z nikim innym, tylko Magdaleną Fikus, najlepszą polską genetyk, członkiem panu, która jest popularyzatorką nauki. Dwa dni po niej przyjedzie Magda Cielecka. Wyraziła zgodę na przyjazd tam. Później przyjedzie Zbyszek Izdebski. No po prostu nepotyzm absolutny. Zapraszam wszystkich ludzi, którzy mnie znają, których ja znam, bo na razie nie mamy żadnych funduszy, żeby im za to zapłacić. Oni to robią z własnej, nieprzymuszonej woli, darują nam czas. Jedyne, co im możemy zapewnić, to apartament nad tą restauracją 200 metrów od morza, co jest fajną sprawą w pewnym sensie i bardzo dobre jedzenie w czasie spotkań, bo to jest Trattoria Brezno, świetne, świetne jedzenie. Chcemy tam zaprosić też... Moja partnerka pracuje bardzo mocno, aby Andrzeja Seweryna tam zaprosić, dlatego że żona Seweryna jest z Konina, ona też jest z Konina. Widzą Państwo, ten nepotyzm jest totalny w tym. Próbujemy dotrzeć do Moniki Jaruzelskiej, żeby też tam przyjechała, bo też jest autorką książek. Na razie to wszystko się odbywa, bo znaleźliśmy skłonnych to robić właścicieli tej trattorii, którzy chcą, żeby oprócz pizzy, dobrego wina, kalmarów czy ośmiorniczek były tam również spotkania z kultury. Przyjęli to, też inwestują, całe nagłośnienie zrobili, ekrany pozawieszali, żeby były te spotkania. Chcemy, żeby to w fajnym ambiente. To nic nowego. W Stanach się robi wszędzie stand-upy. Idzie się do knajpy, nie wiadomo, a tu nagle Woody Allen zaczyna grać na saksofonie. I uważamy, że to jest fajne. Chcemy do tego Brzeźna, robotniczego Brzeźna, dzielnicy robotniczej przy morzu wprowadzić, żeby to miejsce było miejscem takich fajnych spotkań. Także robię również wiele rzeczy, które są w własnym, wolnym czasie, ale którymi chcę się dzielić. I uważam, że to ma sens i że to jest ważne. I że poza tym no fajnie mieć Zbyszka Izdebskiego, który będzie gadał przy dobrym winie o seksie przez 2 godziny. No to jest... Może być interesujące dla wszystkich, i dla mnie, i dla słuchaczy, i innych, i wypytać Magdę Cielecką, jak to się jej kręciło, tą samotność w sieci, czy to ważny film dla niej, czy nieważny film dla niej, czy epizodyczny, czy chciałaby go zapomnieć, czy nie. Tak będziemy to robić, a Magdalena Fikus opowie o niebezpieczeństwach i zaletach wynikających z tego, że są geny w człowieku, i co z tego wynika. Ja będę z nią o tym rozmawiał i ją prowokował do różnych ważnych wypowiedzi na ten temat. Myślę, drodzy Państwo, że warto przyjrzeć się wszystkim trzem inicjatywom, o których mówił Pan Janusz. I jeszcze zanim dam Państwu szansę na zadanie pytań, ja zawsze pytam swoich rozmówców w wolnej chwili, kiedy
da się jakoś odnaleźć tą wolną chwilę. Co pan lubi czytać? Po co pan sięga? Co ja czytam? To bym musiał strasznie państwu wyautować, dlatego że ja strasznie mało czytam tak naprawdę. Na fakt, że mam bardzo mało czasu i mam bardzo dużo książek. Ze względu na to, że jeżdżę na targi i wydawcy mnie znają i darują mi strasznie dużo książek. I teraz jak się budzę rano w tym moim Frankfurcie, w tej mojej kawalerce i tam jest taki stolik nocny, to nie widzę już okna przez ten plik książek, które stoją przy nocnym stoliku. Ostatnio zmieniłem sposób radzenia sobie z tym, kładę te książki na mojej wadze w łazience i ważę ilość nieprzeczytanych książek, a nie mierzę ilością sztuk. Ale ostatnio nic mi to nie daje, dlatego że bateria się w wadze skończyła i nie pokazuje mi, ile kilogramów książek nie przeczytałem. Ja, jeśli mogę czytać, jeśli mam czas na czytanie, bardzo dużo czytam swojej literatury fachowej, bo w mojej branży informatyki chemicznej tak się to wszystko zmienia, że aby nie odpaść, nie być głupszym od przyjętego do pracy nowego kolegi, ja muszę dużo czytać w tej chemioinformatyce. Studiować swojej literatury fachowej, ale oczywiście czytam literaturę też, bo ja nie wyobrażam sobie życia bez czytania. Praktycznie czytam wszędzie. Czytam dużo literatury popularno-naukowej. Interesuje mnie psychologia, interesuje mnie neurobiologia, a w zasadzie połączenie między zachowaniami ludzkimi a neurobiologią, jak chemia wpływa na zachowanie, jak uzasadnić pewne zachowania, pewne wzorce zachowań neurobiologicznie. Czytam dużo książek związanych z pamiętnikami, z literatury zwanej pięknej. Czytam te książki, za których nagradzają innych. Chcę wiedzieć, dlaczego nagrodzono Nikę tą książkę, a nie inną książkę. Chcę wiedzieć, na pewno przeczytam, bo jedną z nich czytałem, o Kruchy Dnia, chyba się nazywa, tego ostatniego noblisty. Natomiast wszystkie inne chcę przeczytać. Czytam, jeśli czytam, to czytam w czterech językach równolegle, ze względu na to, że nie chcę tracić tłumaczenia. Ja mówię w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. W związku z tym równolegle czytam te książki w tych językach. Rosyjskiej czytam teraz 49. Ludmiły Ulickiej. Nie wiem, czy państwo znacie tą pisarkę rosyjską. Jeśli nie, to Ludmiła Ulicka. Ja proszę sięgnąć po te książki, piękne książki. Ona jest tak niepopularna trochę w Rosji, bo takie smutne rzeczy trochę pisze, które niekoniecznie się muszą Putinowi podobać, ale jest wydawana, czyli nie jest aż taka niebezpieczna. Po angielsku teraz czytam coś, co jest też po polsku wydane, Franz de Waal. Jest to prymatolog holenderski, który zajmuje się prymatami, to znaczy z tymi małpami najbardziej ale z filozoficznego punktu widzenia. Bo po prostu smakowitą książką jest książka Bonobo i ateiści. Porównanie zachowań małp i religii i wątków religijnych jest świetnym połączeniem. Za mało czytam, zdecydowanie za mało czytam, ale kiedy tylko mam, bardzo dużo słucham. Ja bardzo dużo jeżdżę między Frankfurtem, ostatnio Koninem, a teraz Gdańskiem. W związku z tym strasznie dużo słucham audiobooków. Nawet moich pasażerów z BlaBlaCar katuję słuchaniem moich książek. Ostatnio jechał taki pan i musiał biedak ze mną od bodajże Poznania do Frankfurtu słuchać panią Bowary Flauberta. Nie słyszał nigdy o Flaubercie, ani o pani Bowar i potem na końcu powiedział, jak wysiadał we Frankfurcie, że pan sobie jakaś taka smutna ta książka. Także katuję ich. W tą stronę ktoś musiał ze mną słuchać po raz kolejny Mistrza i Małgorzatę. Ale jak z nimi jadę, z pasażerami, to zawsze słucham po polsku, nie słucham w żadnych innych językach. A nieraz w ogóle nic nie słucham, dlatego że to, co ja dowiaduję się, jeżdżąc z pasażerami BlaBlaCar, to są tak piękne wątki do książek, te historie, którymi ludzie, siedząc ze mną 10 godzin,
Zresztą dzisiaj też mam trzech pasażerów na BlaBlaCar z Dąbrowy Górniczej do Frankfurtu, więc pewnie też się coś nowego dowiem. Te historie, które ludzie mi opowiadają w samochodzie, są świetnymi historiami, zaczynami pięknych książek. Tego, że ludzie, to jest tak zwany syndrom przedziału. W przedziale kolejowym, jak się wsiada, to Państwo pewnie też to przeżyli. Ktoś siedzi i opowiada swoją historię swojego życia. Prawdopodobnie jego żona, teściowa, siostra i brat nie wiedzą to, co Państwo się dowiedzieli w tym przedziale, bo on ma pewność, że za chwilę wysiądzie, już nigdy go nie spotkamy. I to są piękne opowieści. A ponieważ ja zabieram najróżniejszych ludzi, którzy mówią w różnych językach, miałem w samochodzie Chinkę, która mówiła po angielsku, i Ukraińca, który mówił po rosyjsku, i Polaka, który mówił po polsku, więc nieraz w tym samochodzie w czterech językach rozmawiamy. I oni opowiadają swoje piękne historie, czerpię z tych historii bardzo dużo i później piszę książki. Drodzy Państwo, myślę, że damy teraz Państwu szansę na zadawanie pytań. Mam nadzieję, że mój kolega, notabene Janusz, pomoże mi tutaj w kwestii, jeżeli chodzi o mikrofon. Także zapraszam do zadawania pytań, jeżeli ktoś jakieś oczywiście ma do Pana Janusza. Dzień dobry. Witam. Chciałam zapytać, tak słucham Pana, mam wrażenie, że Pan ma dobre, fajne, optymistyczne życie, takie na wysokim poziomie kulturalnym i duchowym, a tak jak tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, pisze Pan smutne historie. Czy to jest takie zaklinanie Pana rzeczywistości, żeby się Panu te smutne historie zbyt często nie wydarzały? Czy może po prostu nie ma Pan takiej jakiejś wewnętrznej potrzeby pisania rzeczy dobrych i fajnych? Bo ja na przykład lubię słuchać rzeczy dobrych i fajnych, żeby trochę zakląć, zmienić tą naszą rzeczywistość, kiedy w telewizji, w prasie jest w zasadzie za dużo bombardowania nas smutnymi rzeczami. Ma Pani rację, jest tu pewien dysonans faktycznie. Ja brzmię tu jako zadowolony, radosny. Generalnie mam teraz taką fazę w życiu, że jestem zadowolony, radosny. Miałem bardzo smutne fazy w życiu, bo tak powstała Samotność w sieci. Z kilkuletnią psychoterapią, z braniem psychotropów i tak dalej, i tak dalej. To jest w wyniku tego, co się zdarzyło. I w związku z tym nie potrafię pisać o czymś. Mi się wydaje, że moja książka o szczęściu byłaby nudna już na piątej stronie. Zresztą niech Pani spojrzy na literaturę, która zajmuje się, w zasadzie większość ludzi pisze głównie o miłości. Od 3000 lat piszą. Niech Pani zwróci uwagę, że o szczęśliwej miłości mało kto napisał. Wszyscy piszą o nieszczęśliwej miłości. Dlatego, że jest nudna? Nie, dlatego, że Pani co, ludzie, może to jest bardzo zła ocena naszego gatunku, ale ludzie chcą się dowiedzieć, że komuś jest jeszcze bardziej smutniej niż mi. I tak naprawdę, mimo że ja smutne te historie piszę, to z tych e-maili, które otrzymałem po Samotności w sieci szczególnie, która była wyjątkowo smutna, to fakt, że wielu ludzi mi pisało, wie Pan co, przeczytałem te smutne historie, które Pan tam opisuje, te tragedie, które Pan tam wplata, i zauważyłem, że to, co ja teraz przeżywam, to jest mało znaczące. Ten mój smutek jest nieporównywalny ze smutkiem innych. Że tak naprawdę, to jest paradoksalne, ale to, co ja piszę, jest ku pokrzepieniu serc. Dlatego, że jak się porówna swoje tragedie z tragediami moich bohaterów, to zaczynamy to relatywizować i to może kogoś pocieszyć. No dobra, jest mi źle. No, ten mój facet nie jest najfajniejszy. No, chciałabym spotykać w kuchni zupełnie innego faceta, ale z drugiej strony inni mają jeszcze gorzej, że w tym sensie. Może to jest wygodne, ale niech Pani spojrzy na całą klasykę rosyjską. Poczynając od tej Anny Kareniny, tam jest wszędzie historia smutku, jakiegoś takiego ścierania się pragnień i marzeń z rzeczywistością. Wszyscy chcą tej miłości, potem ją znajdują, ci szczęśliwcy, inni im zazdroszczą, potem się okazuje, że ta miłość nie jest ta, której szukali, że to nie jest ten ideał, do którego dążyli. Potem komuś to z powodów chemicznych przychodzi, a innemu nie przechodzi. I ja wiem, dlaczego im przechodzi, bo wiem, jakiej molekuły im brakuje w mózgu, ale mi się wydaje, że może to jest też wygoda pewna, że o takich smutnych historiach ludzie szczęście przeżywają w bardzo identyczny sposób.
Przeciwko tabletek na szczęście nie ma, ale przeciwko smutkowi jest bardzo dużo. I na tym ludzie miliardy zarobili, żeby przeciwko smutkowi to zrobić. Ale te smutki mają najróżniejsze odcienie i może dlatego, dlatego tak robię. Ja wiem, że chciałoby się czytać tylko pozytywne historie. Szczególnie teraz mamy taki deprymujący okres jakiejś takiej wojny. Ja mam takie wrażenie między nami, Polakami, ale i wie pani, nie mogę pani obiecać, że ja napiszę coś pozytywnego. To znaczy, ta książka akurat kończy się, no może nie, ale na pewno jest, nie kończy się tragedią, te pocieszające. Tutaj nie chcę zdradzać końca tej książki, ale nie kończy się tragedią, jak większość moich powieści, Los powtórzony, czy Samotność w sieci. I tyle bym pani mógł powiedzieć. Ja też mam pytanie. Spotkałam się z panem w Krakowie, kiedy wydawał pan tą książkę. Dotyczyła pana Zauchy. Zakończył pan spotkanie takim niedokończonym jak gdyby punktem, bo obiecał pan, że kiedyś pan spotka tego bohatera z tej książki. Czy doszło do tego spotkania? Tak. Pani mówi o książce I odpuść nam nasze. Jest to książka, której pomysł został mi podsunięty przez Tomasza Sekielskiego, którego państwo pewnie znacie. Tomasz Sekielski założył z małżonką swoją, Anią Sekielską, wydawnictwo Od deski do deski. Od kilku lat wydają książki. Jego pomysł był taki, żeby napisać historię true crime, czyli prawdziwa historia kryminalna. Czyli historia beletrystyka, literatura piękna, ale bazująca na wydarzeniu kryminalnym, które się wydarzyło. Nawiązująca do tego bardzo mocno i używająca do tego wydarzenia kryminalnego. Ponieważ ja byłem jednym z pierwszych, którym on to zaproponował, mogliśmy sobie wybrać te wydarzenia kryminalne. Nie wiem, jak to Sekielski robi, ale on z wszystkich sądów wszystkie akta może wyciągnąć spraw. I ja powiedziałem, że ja bym chciał bardzo napisać książkę o zabójstwie Andrzeja Zauchy i jego żony Zuzanny Leśniak na parkingu teatru 10 października 1991 roku. Młode pokolenie, które jest tu na sali, może nie pamiętać tego, ale to była wstrząsająca zbrodnia, która całą Polską wstrząsnęła. Francuski obywatel Yves Gulois przyszedł na parking po spektaklu, w którym grała jego żona, tego Francuza, i Andrzej Zaucha w sztuce Pan Twardowski, wyciągnął z worka foliowego karabin i zastrzelił Andrzeja Zauchę, oddając do niego 9 strzałów. Jedna z kul odbiła się od parkingu i przebiła płuco i serce jego żony, której nie chciał zabić ten Francuz. Po czym wsiadł do samochodu i oddał się w ręce policji. Tak, to już była policja, bo to był 91 rok, z przekonaniem, że będzie ukarany za to karą śmierci. Nie wiedział tenże morderca, że ponieważ był Francuzem, że w Polsce w 90 roku podpisano abolicję kary śmierci, czyli niewykonywania kary śmierci. Typowo szekspirowska zbrodnia. On podejrzewał, że Andrzej Zaucha ma romans ze swoją żoną. I kiedy mi Sekielski przysłał 700 stron tych akt, takich typowych policyjnych akt, łącznie z sekcją zwłok Zauchy i fotografiami z jego przebitego ciała i żony tej Zuzanny Leśniak, ale były również zeznania mordercy, wielokrotne zeznania mordercy. I w momencie czytania tych akt zjawiło się coś niesamowitego. Ja zacząłem rozumieć mordercę, a potem zaczynałem go nawet lubić. To jest bardzo niebezpieczne. On był otoczony absolutnym ostracyzmem. Polacy znienawidzili go, no bo zabił nam Zauchę. On był wtedy niezwykle popularny. To był jeden, zresztą utalentowany, niesamowicie jazzman, muzyk,
dobry człowiek, on rok przedtem stracił żonę, która umarła mu na raka, był wdowcem. Z akt nie wynika w ogóle, że doszło do zdrady fizycznej między tą Zuzanną Leśniak a Andrzejem Zauchą. I w pewnym momencie, ale wrócę teraz do pani pytania, i w pewnym momencie, czytając te akta, które mną wstrząsnęły, pomyślałem, że ja chciałbym go spotkać. Chciałbym zobaczyć, nie zapytać go po iluś tam lat. On dostał, jeszcze tak muszę to powiedzieć, 15 lat dostał kary, który odsiedział w więzieniu, miał 30 lat jak zabił, 45 jak wyszedł, a ze mną się spotkał, miał lat 55. Nie wrócił do Francji po tym wyroku, tylko został w Polsce i mieszka w Polsce. Nie powiem państwu gdzie, ale w każdym razie mieszka w Polsce. I Tomek Sekielski zdobył adres e-mailowy jego, bo on jest reżyserem i ciągle realizuje filmy i pisze scenariusze, ale pod pseudonimem. I ja napisałem do niego, i nie wierząc, że on się będzie chciał ze mną spotkać, ale się zgodził na to, żeby się ze mną spotkać, i podarował mi prawie godzinę czasu w hotelu Marriott w Warszawie, żeśmy się spotkali. Ja chciałem zobaczyć, jak się śmieje, jak mówi, czy w ogóle się śmieje, jak patrzy, jak reaguje, jaki ma głos, bardziej do książki. Natomiast nie zadałem mu pytania, dlaczego, po co, to już minęło tyle lat, 15 odsiedział, 10 po, 25 lat. Jest to człowiek, który nosi na sobie pokutny, ciężki krzyż. On w czasie pobytu w więzieniu kręcił filmy, pozwolono mu kręcić filmy w ramach resocjalizacji. Jego filmy wygrywały nagrody na różnych festiwalach. Wszystkie pieniądze z tych nagród oddawał córce Zauchy, Agnieszce Zausze. Mieszkanie, które miał w Krakowie, też sprzedał, wszystkie pieniądze też przekazał córce Zauchy. Więc czuł rodzaj takiego próby wynagrodzenia tego. Oczywiście zdawał sobie z tego sprawę. W pewnym sensie, trudno to powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy się, ale poczuliśmy do siebie sympatię. On się ze mną spotkał tylko z dwóch powodów. Dlatego, że po pierwsze nie jestem dziennikarzem, bo nie rozmawia z dziennikarzami, a po drugie, kiedy siedział w więzieniu, czytał moje książki. I to mu się bardzo, i bardzo mu się podobało, i chciał, mówił mi, że chętnie by jedną z nich nakręcił, i takie, i dlatego się na to spotkanie zgodził. Zaprosił mnie nawet na Wigilię do siebie, on uwielbia polskie Wigilię. Oczywiście nie pojechałem, nie wyobrażałem sobie, że ja pisząc książkę o nim, jako o mordercy, pojadę z nim i będę dzielił się z nim opłatkiem. Nie wydawało mi się to racjonalne, w sensie emocjonalnego takiego zdystansowania. Piszemy sobie od czasu do czasu SMS-y, na święta sobie życzymy, składamy życzenia. Spokojny człowiek, mający w sobie dużo pokuty. On powiedział mi tylko w zasadzie jedno zdanie, takie osobiste od w czasie tego spotkania, żebym pamiętał, że tą książkę kiedyś przeczyta jego 2-letni syn. Żebym o tym pamiętał, że nie ma w tej książce wybielania go, ale też wielu zarzuciło mi, że budzę wokół niego rodzaj takiego litości czy opisem tej książce. Czyli doszło do tego spotkania. Ale ja teraz się zajmuję zupełnie czym innym. Ja piszę wreszcie po 16 latach kontynuacji Samotności w sieci, i to jest mój najważniejszy projekt. Po 16 latach bronienia się przed tym odrzucania najróżniejszych ofert, żeby pisać drugą część Samotności w sieci. Pierwsza oferta była już po 3 latach. Oczywiście wiadomo, z jakiego powodu wydawcy chcieli drugą część Samotności w sieci. Ja odmawiałem, bo nie musiałem tego robić. Dlatego, że widziałem, że są inne tematy, inne książki do napisania. Pewnie gdybym pisał, to nie byłoby Bikini, czy nie było jakiejś innej książki, która jest dla mnie ważna. Ale teraz po 16 latach od wydania, bo w 2001 roku wyszła książka Samotne sieci, 5 września, zdałem sobie sprawę, że główna bohaterka w tej książce, jak państwo pamiętacie, rodzi dziecko, nie wiadomo, kto jest ojcem tego dziecka. Akcja się działa w 96 roku, bo była ta słynna katastrofa samolotu TWA-800. Dokładnie wiadomo, kiedy ona spotkała głównego bohatera. To było 18 lipca 96 roku, bo ten samolot, co ona czekała na niego na lotnisku, i urodziła dziecko 9 miesięcy później, czyli w 97. I pewnego razu przy trzecim kieliszku wina zdałem sobie sprawę, że jeśli ona w 97 urodziła tego dzieciaka, to teraz ten chłopak ma 20 lat. Co ja zrobię go studentem informatyki? Zakocham go w jakiejś wrażliwej kobiecie
I on porówna internet swojej mamy, kiedy ona z tym dyskietką do ICQ latała od internetowej kawiarni do drugiej. I porównam te internety teraz, te wszystkie Facebooki, te wszystkie Instagramy, LinkedIny czy WhatsAppy i porównam, jak to teraz się komunikuje. Porównam te dwa światy sprzed 20 lat i teraz. Znaczy się pokaże, że jedno się nie zmieniło, że wszyscy chcą być kochani, chcą kochać i chcą być blisko, i chcą mieć bliskość. I wtedy pomyślałem, że teraz przecież to nie musi mnie do niczego żadne wydawnictwo namawiać. Ja sam będę chciał to napisać. I piszę. I w przyszłym roku, jesienią, być może jeśli mnie Dąbrowa Górnicza zaprosi, to przyjadę z premierą nie książki, ale kontynuacji Samotności w sieci. Nie nazywam to Samotność w sieci 2, bo to nie jest Samotność w sieci 2. To jest kontynuacja, to jest spojrzenie syna głównej bohaterki tamtej książki. Ja wplotę książkę w książkę, bo dziewczyna tego chłopaka, tego syna będzie się wzruszała czytając Samotność w sieci. W związku z tym książka w książce będzie i chcę to tak zamknąć i porównać. I taki mam bardzo plan i gdybym nie siedział teraz z Państwem i nie rozmawiał, z czego się bardzo cieszę, to pewnie bym pisał tą książkę. Dlatego, że oczywiście wiem, co mnie czeka, wiem, że będą dokonywane porównania, że wszyscy mówią, no pierwsza część była wiele lepsza i tak dalej. To wiadomo jest, że... Ale podjąłem to wyzwanie, chcę to zrobić. Następny rok będę darował tylko temu. Odłożę tego genomka i tą cycylkę, nie napiszę kolejnej części, a zajmę się tym później. Na razie teraz się zajmuję tą książką, bo to jest ważna dla mnie książka. Podpisane są umowy z wydawnictwem Wielka Litera, które zaufało mi i chcę to wydać w określonym terminie, żeby później chcę tego dokonać. Jednocześnie chcę to połączyć z moją pracą. Poza tym sam jestem ciekawy, co ja w niej napiszę. To też jest ciekawe. Ja chciałam zapytać, jakimi cechami charakteru najchętniej obdarowuje pan swoich bohaterów i w którym z nich jest najwięcej pana? Moich bohaterów? Bardzo często moje cechy charakteru są w większości kobiet w moich książkach. Natomiast sama pani zauważyła, że w moich książkach mężczyźni są raczej tacy oprócz tego Jakuba z Samotności w sieci. Ten to już był idealny. Nie spóźniał się, mądry, bogaty. Jak się spóźniał, to najpierw powiedział, że się spóźni 10 minut, że się spóźni 10 minut. Wrażliwy, świetny kochanek, znał cały... Po prostu mama chciała wyjść za niego za mąż i córka jednocześnie. Po prostu taki był dobry. Mi taki mężczyzna, kiedy pisałem tą książkę, był potrzebny. Ja sobie puzzle zrobiłem z niego, z jednego mężczyzny. Wziąłem tą cechę, z innego tą cechę i złożyłem do idealnego mężczyzny. Niektóre młode kobiety uwierzyły, że tacy mężczyźni chodzą po ulicach. Te starsze już nie. A Rosjanki wierzą do dzisiaj. Niektóre Rosjanki uczą się polskiego i myślą, że jak przyjadą do Dąbrowy, Krakowa, Gdańska, to na ulicy chodzą same Jakuby. I to są Polacy. Ja zrobiłem absolutnie niesamowitą propagandę polskim mężczyznom, bo wszystkim kobietom rosyjskim i ukraińskim się wydaje, że tacy, tym ukraińskim już po pobytach tutaj pewnie nie, ale tym rosyjskim się wydaje, że tacy dobrzy, wrażliwi mężczyźni są, naprawdę w to uwierzyli. Znam przykłady uczenia się polskiego przez rosyjskie kobiety, żeby tu przyjechać i poznać takich Jakubów. Więc są różne cechy. W moich książkach więcej cech pozytywnych mają kobiety. Ja kobiety w moich książkach stawiam przeważnie na piedestał, a mężczyźni są zawsze trochę gorsi. Jestem gorszego zdania po prostu o naszej płci. Ci męskie kobiety są lepszą częścią ludzkości, trzeba je na piedestał stawiać, mają lepszą chemię. Faceci to testosteron, kobiety to oksytocyna i w ogóle zachowania są inne mają. Gdyby kobiety rządziły tym światem, to było o wiele lepiej, bo nie wyobrażam sobie matek, które by wysyłały na wojnę swoich synów. Ale to jest zupełnie inne. Różne są wszystkich obdarzam, mimo że są łajdakami, mądrością. Zauważyła pani, że u mnie jest większość ludzi jest mądrych. Ja uważam, że mądrość jest bardzo fajną sprawą. W ogóle być mądrym jest sexy. Kobieta mądra, czy mężczyzna mądry jest bardzo podniecający dla mnie. I to jest... Strasznie lubię, jak są ludzie mądrzy. I jest taki kult mądrości w moich książkach. Dlatego nawet tutaj wprowadziłem matematykę, bo ja albo biochemik, albo chemik, albo biologa. W tej książce głównym bohaterem jest matematyk.
związku z tym skupiamy się tutaj na matematyce w tej książce. Moje pytanie dotyczy tytułów. Na jakim etapie tworzenia on się pojawia? Czy jest najpierw tytuł, potem jest plan na książkę? Czy idzie pan na żywioł, czy to jest zaplanowany etap po etapie? Czy siada pan przed pustą kartką i co się urodzi, to będzie? Czy zaczynając pisać, ma pan już pomysł na koniec? Moje książki są generalnie zaplanowane. Ja mam pomysł na początek, środek i koniec. Ja już to mówiłem na różnych spotkaniach, czasami sobie nawet książkę rysuję jako schemat blokowy. Ja jestem informatykiem, więc my tam mamy takie schematy blokowe. Znacie państwo te, najpierw rysuje się schemat, kiedyś trzeba było przed zaczęciem programowania narysować schemat blokowy, bo inaczej szef nie pozwalał programować, żeby on wiedział, co w tym programie będzie. Ja tak sobie nieraz rozrysowuję książkę, że wiem, co chcę powiedzieć, czym ma się skończyć. Nie wiem, co będzie po drodze, to są te rąby. Jeśli tak, to pójdę w tą stronę, jeśli nie, to pójdę w tą stronę. To się wszystko zmienia. Ja dopiero, tak jak programem z tego schematu blogowego, liniami kodu wypełniam ten program, tak samo linijkami tekstu wypełniam ten schemat blokowy. Natomiast to, co się po drodze wydarzy, jest bardzo dynamiczne. I na przykład jeśli planowałem, że teraz mój jeden z bohaterów spotka blondynkę, a jadę w windzie z fajną brunetką, bo byłem na dole palić i wraca ze mną windą fajna brunetka, to zmienię z blondynki na brunetkę, bo mi się akurat od różnych czynników to zależy. Tytuł rodzi się w różnych momentach. W większości przypadków rodzi się na końcu książki, ale nie zawsze. Na przykład Bikini od samego początku był tytuł Bikini, dlatego że ten tytuł został mi podsunięty przez kogoś, bo taka była geneza powstania, w ogóle pomysłu, żeby napisać o teście broni jądrowej na atolu Bikini. Wielu młodych mężczyzn zaczynało kupować moją książkę Bikini, bo sądziło, że tam będą panienki w bikini, a tam nie ma żadnej panienki w bikini, tylko że jest bomba testowana na atolu Bikini w Polinezji Francuskiej. Tytuł generalnie do swoich felietonów pani, czy do książek generuje w takim własnym brainstormingu ze sobą najczęściej na końcu książki. Tak było z Losem powtórzonym. Zauważyłem, że ten główny bohater powtarza swój los, który miał ze swoją matką, a teraz z kobietą, więc dałem tytuł Los powtórzony. Tutaj tak samo był koniec. Do końca nie wiedziałem, jak nazwać tę książkę, i odpuść nam nasze, ale potem sobie zdałem sprawę, że ten facet boryka się i prosi o przebaczenie, w związku z tym chyba nie ma nic, nie ma piękniejszej modlitwy niż ta Ojcze Nasz, który prosi się o odpuszczenie grzechów, i dlatego taki tytuł. Generalnie na końcu. Są tylko wyjątkowe książki. Samotność sieci to ja wymyśliłem ten tytuł. Samotność sieci, to państwo mogą być zdziwieni, ale Samotność sieci wydana w 2001 roku. Opiekunem medialnym tej książki był portal Wirtualna Polska. To było raczkowanie internetu w Polsce. Proszę pamiętać, 2001 rok. I opiekunem medialnym tej książki był właśnie ten portal. I mój tytuł tej książki był Czat. Słowo czat w 2001 roku było anglojęzycznym, pretensjonalnym, niezrozumiałym anglicyzmem. Nikt nie wiedział, co to jest czat w Polsce. Znaczy mała ilość osób wiedziała, co to jest czat. Ja wiedziałem, bo ja mieszkałem wtedy i studiowałem w Stanach przez długi czas. Ale w Polsce ten tytuł był pretensjonalny, bo nikt nie wiedział. Teraz wszyscy wiedzą, być na czacie, rozmawiać na czacie. Więc wydawnictwo odrzuciło ten tytuł i zaczęło pytać różnych ludzi, jaki tytuł nadać tej książce. I zwróciło się do Wirtualnej Polski. W dziale kultury Wirtualnej Polski w tamtych czasach pracował nie kto inny, tylko Jakub Wojewódzki, znany państwu jako Kuba Wojewódzki, który ostatnio robi zupełnie inne rzeczy, niż robił wtedy w Wirtualnej Polsce. I to on wymyślił tytuł Samotność w sieci po przeczytaniu tej książki. Także tytuł Samotność w sieci wyszedł z mózgu Kuby Wojewódzkiego. W efekcie. Więc widzi pani, w tym przypadku miałem swój tytuł, a miałem jeden tytuł też, który mi odrzucono. Książka Zespoły Napięć miała się nazywać Menstruacje. Oczywiście pani z wydawnictwa powiedziała: panie Januszu, jak to będzie? Polska kobieta do tramwaju i będzie tu miała książkę z tytułem Menstruacje. To zostało odrzucone.
to ja wymyśliłem wtedy te zespoły na 5 i to fajniejszy jest tytuł moim zdaniem niż te menstruacje, bo pewnie panie w Empikach stawiałyby w poradnikach dla nastolatek tą książkę. Ta książka w ogóle miała swoją dziwną historię, dlatego że na przykład w Rosji ona się nie nazywa zespoły napięć, bo to też im nie pasowało, bo to też się z PMS-em kojarzy. W związku z tym oni bardziej komercyjny tytuł chcieli i wybrali Lubownica, czyli kochanka. No wiadomo, jeśli jest kochanka w tytule, to wiadomo, co tam będzie. W związku z tym, co się lepiej sprzeda i zresztą odpowiednia okładka z panienką by musiała być i tak dalej. W Wietnamie z kolei nie ma ani kochanek, ani kobiety nie mają PMS-u, w związku z tym nie było ani kochanki, ani menstruacji, ani zespołów napięć, tylko oni nazwali to tak bardzo delikatnie arytmia, bo jedno z opowiadań się nazywa arytmia i to takie jest medyczne, więc różne jest z tytułami książek. Na niektóre zagraniczne tytuły ja nie mam wpływu. Tłumaczenie tych tytułów, bo oni sobie ustalają, że ich rynek jest nieprzygotowany do takiego tytułu albo jest przygotowany do takiego tytułu. Różnie to bywa. Ale generalnie na końcu tekstu piszę. Przepraszam, akurat poruszył pan temat Ameryki, bo mówił pan o wydawaniu książek w Rosji. Mówił pan, że zna pan właśnie angielski. Teraz się dowiedziałam, że pan tam studiował. Czy przyjeżdża pan tam do Stanów i czy popularyzuje swoje książki w Stanach? Nie. Książek wydanych w języku angielskim nie przyjeżdżam. Ja tylko do Rosji jeżdżę popularny i do innych krajów. Natomiast w Stanach nie ma mojej książki. Jest tłumaczenie angielskie, ale nie dotarło do Stanów Zjednoczonych. A gdyby został pan zaproszony, przyjechałby pan do Stanów Zjednoczonych? Gdyby mnie zaproszono, chętnie bym przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na przykład spotkał się z Polakami, których jest tam dużo i bardzo chętnie. A co, pani mnie zaprosi? No właśnie, wziąłam ten mikrofon. Czy po prostu wyraziłby pan zgodę na przyjazd? Z przyjemnością. Ja lubię Stany Zjednoczone, tym bardziej, że ja rok robiłem, swój doktorat robiłem w CUNY, City University of New York, w Nowym Jorku, przez rok mieszkałem tam, więc bywałem tam często. Były takie lata w mojej pracy naukowej, że 3 razy byłem w miesiącu w Stanach. Mi się wydawało, że stan jetlagu jest stanem stałym i nieprzemijającym, bo ja co tydzień latałem do Stanów sprzedawać swój software, a tam u was chyba na rogu w Stanach jest jakaś firma farmakologiczna, więc trzeba było po wielości firm. Oczywiście, że chętnie tam przyjadę. Ja byłem zaproszony do Londynu. To też świadczyło o tym, jak dużo Polaków wyjechało z Londynu, z Polski. Jeśli proszą polskiego autora na spotkanie z Polakami w Londynie, gdzie się sprzedaje moje polskie książki. Więc to było też. I w Irlandii też byłem zaproszony, żeby z Polakami się spotkać. W Australii również. Zdobyłem dla państwa specjalne to wydanie tej książki najnowszej. Panie Januszu, wszystkie książki są już w rękach czytelników. To jest ostatnia zarezerwowana, także... Tak. Bo to będzie jakieś takie historyczne wydanie, bo później będą już normalne książki. To jest jeszcze z błędami. Nie ma tam żadnych błędów, ja nie zauważyłem żadnych, ale się ostrzegają. I proszę, jak państwo widzą na okładce, nie odsprzedawać tych książek. Tak przynajmniej poinformowało mnie moje wydawnictwo. Babu, by było fajnie, gdyby to stało się tradycją, że każdą moją nową książkę będę zaczynał w Dąbrowie Górniczej. I tak się wydarzy w przyszłym roku, bo mniej więcej koło tego czasu na Targi Książki Krakowskie powinno być kontynuację Samotności w sieci, której tytułu jeszcze nie znam. Wracając do komentarza pani pytania, bo to pewnie się zrodzi. Bardzo będę długo myślał nad tym, bo to będzie bardzo ważny tytuł w moim życiu. W związku z tym, jeśli mógłbym to zrobić w przyszłym roku u państwa, to byłoby bardzo sympatycznie. Dziękuję za opiekę, za dzwonienie do mnie, że będzie miejsce parkingowe, że i tak dalej. Takie ciepło i czułość, która wynika, która emanuje z tej biblioteki. I się cieszę, że ten fundusz, o których zapomniałem. Dąbrowski budżet partycypacyjny. Że ludzie głosują na to, żeby nie tylko parkingi budować, ale również żeby było trochę pieniędzy na kulturę. Ja wiem, jakie to ważne w tym kontekście mojego projektu Kultura 200 metrów od morza, że często trzeba to robić samemu, z własnej woli, ale to przynosi różne zyski, niekoniecznie w wyniku liczonej ilością metrów kwadratowych asfaltu wylanego. Dziękuję państwu za uwagę.
Po spotkaniu autor znalazł czas dla miłośników swojej twórczości. Nie obyło się bez podpisywania książek wszystkim gościom, była także okazja do wspólnych zdjęć. Pisarz obiecał, że wkrótce odwiedzi Dąbrowę Górniczą po raz kolejny. Już teraz zapraszamy na to spotkanie.